ta książka, tak jak powiedziałaś, sama będzie troszeczkę inna, a ja ci to przyznam. I tym razem myślę, że więcej niepokoju mogą mieć klienci, a nie prostytutki. Jak moi bohaterowie przyjmowali propozycje i jak to wyglądało, to wielokrotnie widziałem, mam nawet zasejfowane w print screenie z umawiania spotkań. Zdarzało się, że i bywałem w tym miejscu. Drugą część swojej książki zekranizuję sam. Dziewczyny z Dubaju to chyba najbardziej oczekiwana produkcja minionego roku. Doda w mediach społecznościowych zrobiła temu filmowi już tak ogromną kampanię, że naprawdę jestem ciekawa, jaki będzie efekt finalny. Tymczasem pojawiły się informacje, że już na pewno powstaje druga część książki Dziewczyny z Dubaju. Zapraszam na rozmowę z jej autorem, Piotrem Krysiakiem, który ujawni, czy jest zadowolony ze scenariusza pierwszej części filmu, na który tak bardzo czekamy, i co będzie różniło jego drugą książkę od tej pierwszej. Cześć Piotrze, witam Cię. Widzę, że w jakichś takich pięknych okolicznościach przyrody Cię zastałam. Gdzie Ty jesteś? Cześć Ewa, chyba jest u mnie trochę cieplej niż u Was i trochę bardziej słonecznie. Ja jestem w Hiszpanii. Od 3 lat tutaj mieszkam. A słuchaj, powiedz mi, czy to właśnie w tych okolicznościach przyrody powstaje kontynuacja Twojej książki Dziewczyny z Dubaju, ponieważ już się to stało oficjalną informacją, że będzie kontynuacja. Ponieważ książka będzie gorąca, to też piszę ją w cieplejszych klimatach niż te w Polsce. A powiedz mi, kiedy możemy się spodziewać premiery tej książki? Nie bez przyczyny pytam Cię o datę, zaraz o tym powiem, o co chodzi. Premiera książki będzie 16 kwietnia, tak żeby nie zapeszać. Premiera Dziewczyn z Dubaju była 18 kwietnia, 3 lata temu, więc tak naprawdę trochę dłużej pracowałem nad tą książką niż 3 lata, ale to akurat dobry chyba moment na to, żeby ona wreszcie ujrzała światło dzienne. No właśnie, powiedz mi taką rzecz, bo wydawałoby się, że na ten temat chyba już wszystko powiedziano, tak? Wydawałoby się, że ten cały proceder tych dziewczyn, które jeżdżą do Dubaju, po tej twojej książce, po tej aferze, po tym procesie, jakby ucichło to wszystko. Czy jest jeszcze o czym pisać w takim razie? Oczywiście, że jest o czym pisać, bo jak oboje wiemy, to najstarszy tam od świata i choć wydawałoby się, że tak naprawdę już wszyscy przede mną wszystko napisali, to sprzedaż dziewczyn z Dubaju i zainteresowanie filmem, który powstaje, pokazuje, że zapotrzebowanie na takie informacje wciąż jest. Grono ludzi i korzystających z prostytucji i grono prostytutek wcale nie maleje. Zmieniają się tylko metody, zmieniają się miejsca, w których ich szukamy albo w których one łapią klientów. Natomiast zapewniam Cię, że ten biznes ma się dobrze i chyba przeżyje nas wszystkich. Ale czy w takim razie po tym, jak ta afera wybuchła, jak rozpoczął się ten proces, po tym, jak ukazała się Twoja książka, czy zmieniły się właśnie metody funkcjonowania tego biznesu? Jak to teraz działa? O tym będzie w Twojej książce? Nie oszukujmy się, to nie wpływ książki, ani informacji w niej zawartych wymusiły zmianę obsługiwania klientów, czy też miejsc. Zapewniła nam to przyszłość, bardzo mocno rozwijający się internet i aplikacje. Dzisiaj tak naprawdę na wymarciu są usługi sutenerek, czy tak jak ja nazywałem w książce burdel menadżerek. Dzisiaj zastępują je różnego rodzaju aplikacje, właśnie Insta, Snapchat, Tinder, Grindr. Tam dziewczyny znajdują bogatych obywateli krajów arabskich, zagranicznych biznesmenów, ale również Polaków. Ale słuchaj, powiedz mi taką rzecz, bo w tej twojej pierwszej książce właśnie cała ta historia opierała się na działaniu sutenerek. Czy to oznacza, że teraz te dziewczyny po prostu stały się samodzielne? One nie potrzebują nikogo, kto im te kontrakty załatwi? To nie jest tak, że one przez to jeszcze bardziej się narażają? Oczywiście nie oszukujmy się, są jeszcze sutenerki, ale ich liczba zdecydowanie zmalała. Dzisiaj wystarczy, że dziewczyna zamieści odpowiednio ubrane albo jak można rzec rozebrane zdjęcie na Insta z odpowiednim
podpisem, podnikiem i wszyscy wiedzą, czego mogą od niej oczekiwać. A powiedz mi taką rzecz, ponieważ pierwsza twoja książka, co zresztą sam przyznawałeś, przede wszystkim powstawała w oparciu o akta sądowe ze sprawy. Domyślam się, że materiał do drugiej zbierałeś już nieco inaczej. Tak, tak i strasznie się z tego cieszę, bo wiele osób skarżyło się na to, że ta książka jest napisana czasami trochę takim sztywnym, drewnianym, protokolarnym językiem. Niestety, sporo dziewczyn nie zdecydowało się wtedy mówić i opowiadać historię. Dziś mają już trochę bardziej rozwiązane języki, ale tak naprawdę ja zawsze marzyłem, żeby przywrócić w kraju, w naszym kraju, taki gatunek, który niestety przez ostatnie lata był na wymarciu, czyli reportaż wcieleniowy, reportaż uczestniczący, wiele z nich czytałem, choćby Janusza Rolickiego, który jeszcze w czasach PRL-u, jak pisał książkę o rolnikach, to pojechał na pole i po prostu pracował razem z nimi. Te książki były mega prawdziwe i oddawały tak naprawdę to, co ten reportażysta przeżył, co przeżywają rolnicy w tym przypadku. I ja też postanowiłem się wcielić i z moimi bohaterami zamieszkać, żyć. Jak to ty w tym wszystkim uczestniczyłeś? Byłeś przy tym, jak one przyjmowały różne propozycje? O tym, jak moi bohaterowie przyjmowali propozycje i jak to wyglądało, to wielokrotnie widziałem. Mam nawet zasejfowane print screen z umawiania spotkań. Zdarzało się, że i bywałem w tym miejscu. Tyle ci mogę powiedzieć dzisiaj. A słuchaj, powiedz, czy ci bohaterowie domyślali się, że... Znaczy, czy w ogóle widzieli, że to ty jesteś ten Piotr Krysiak, który napisał Dziewczyny z Dubaju, czy też występowałeś w tej roli incognito? W większości przypadków występowałem incognito w stosunku do trzech, do trójki bohaterów. Zdradziłem im, co tak naprawdę jest moim celem i powodem zaprzyjaźnienia się z nimi. Czyli tak naprawdę ta druga książka będzie zupełnie inna od pierwszej. Będzie inna, niezmienni pozostaną bohaterowie, znaczy oczywiście zmieniają się ich nazwiska i imiona, ale wciąż to są ludzie nam wszystkim bardzo dobrze znani. A właśnie, czy pojawią się w tej książce konkretne nazwiska? Myślę, że ta książka, tak jak powiedziałaś, sama będzie troszeczkę inna, a ja ci to przyznam. I tym razem myślę, że więcej niepokoju mogą mieć klienci, a nie po prostu. A to ciekawe. A powiedz mi taką rzecz, bo to wyczytałam na twoim Facebooku. W listopadzie opublikowałeś taki post, w którym napisałeś, że wstrzymywałeś się z tą drugą książką, bo nie chciałeś przeszkadzać filmowi, który realizuje Doda. Pamiętam, że no niecałe dwa lata temu rozmawialiśmy dokładnie w dniu, w którym podpisałeś umowę z Dodą na ekranizację tego filmu. No i pamiętam, że wtedy mówiłeś, że będziesz współscenarzystą. Niestety z tego twojego posta wynikało, że scenariusz nie do końca zgadza się z twoją książką i ja mam wrażenie osobiście, że jesteś nim rozczarowany. Ja oczywiście razem z Dodą gram w jednej drużynie i do jednej bramki. Bardzo czekam na ten film. Z różnych źródeł wiem, że Dodzie dużo łatwiej było też nakłonić do rozmowy niektóre z bohaterek. Ja przekazałem wszystko, co mogłem i czym zobowiązała mnie umowa, a nawet więcej, scenarzystom, którzy pisali ten scenariusz. Ja otrzymałem też propozycję pisania, współpisania tego scenariusza, ale ponieważ nie pisałem scenariuszy do filmu, to nie chciałem zabierać pracy ludziom, którzy są w tym profesjonalistami. Więc dałem wszelkie możliwe informacje, które miałem, natomiast zgadza się ze scenariusza, który przeczytałem, ale zaznaczam, że to nie jest ostateczny scenariusz tego filmu. Nie jestem do końca zadowolony, natomiast trochę inaczej ma się czytanie papieru do oglądania filmu. Mam nadzieję, że z tego filmu będę zadowolony. Ale to oznacza, że podczas pracy nad tym filmem nie uczestniczyłeś? Nie byłeś obecny przy tych pracach?
Uczestniczyłem na wstępnym poziomie pisania scenariuszy. Jak ci powiedziałem, przekazałem wszystkie materiały, które zgromadziłem we własnym śledztwie. Te rozmowy oraz osoby, które wydawałoby mi się, że mogą sporo powiedzieć Mickey O'Cornowi, który jest chyba głównym dowodzącym przy pisaniu tego scenariusza. Przekazałem namiary, porozmawiałem też z osobami, które zgodziły się porozmawiać, czy mogę przekazać ich numery Mickey O'Cornowi. Tak też uczyniłem z umowy z państwem, z Dodą i z Siemensem Emilem. Wstępnie się wygląda. Czyli rozumiem, że też już nie możesz doczekać się na premierę, ponieważ to był taki film, wiesz, który wydaje mi się, że tymi przygotowaniami do tej premiery to już chyba cała Polska żyła, ponieważ Doda na bieżąco relacjonowała, wiesz, robiła takie relacje z planów zdjęciowych, przedstawiała po kolei aktorów. No, tworzy tak trochę na wzór Patryka Wegi już całą taką subkulturę tego filmu. Ciekawa jestem, jak myślisz, czy drugą część twojej książki również będzie chciała zekranizować? Drugą część swojej książki zekranizuję sam. O, i to ciekawe. A już myślisz o obsadzie na przykład? Już pisząc tę książkę widzisz jakieś aktorki, wiesz, już masz takie pomysły na to? Nie mam, dlatego że wiesz, ja po pierwsze trochę przestałem znać te polskie gwiazdy, bo już tam tylko bywam, a nie mieszkam. Po drugie, nie czuję się specjalistą od obsadzania ról w filmie. Myślę, że są lepsi ode mnie i tak zostawię. Natomiast dostałem propozycję podpisania umowy na ekranizację filmu, a także na produkcję serialu, więc myślę, że to wykorzystam i będę chciał się przy tym drugim filmie, przy serialu nauczyć tego robić. Pierwszy, w takim razie ja ci życzę realizacji tych planów, ponieważ jest to też kolejny krok w twoim rozwoju, a poza tym jak sam zekranizujesz swoją własną książkę, o której wiesz najlepiej o jej bohaterach, no to będzie to chyba najbardziej wiarygodne. Bardzo ci dziękuję za rozmowę i w takim razie czekamy do kwietnia na premierę twojej książki. Dziękuję bardzo i dziękuję bardzo też twoim widzom.